Szanowni Państwo, pozwólcie, że razem z moimi, z panią minister, z moją koleżanką z rządu i kolegami z rządu przywitamy Państwa bardzo serdecznie. Mam zaszczyt przedstawić Państwu pani minister Elżbieta Witek, szefowa mojego gabinetu, pan wicepremier Mateusz Morawiecki. Pan wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju finansów. Pan minister Antoni Macierewicz, minister obrony. Pan minister Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych. Pan minister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pan minister Łukasz Szymkiewicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. I pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. To jest dla nas ogromny zaszczyt móc się dzisiaj tutaj z Państwem spotkać. Jesteśmy w Londynie, ponieważ przyjechaliśmy na konsultacje międzyrządowe. Pierwsze właśnie takie, w prasie pisano, że historyczne konsultacje pomiędzy rządem polskim a rządem Wielkiej Brytanii. Dla nas jest to też istotne, dlatego że, jak Państwo zapewne też się orientujecie, nie jest to forma często stosowana przez rząd brytyjski. Tym bardziej cieszymy się, że doszło do tego spotkania bardzo ważnego. To były bardzo dobre rozmowy. Kiedy pani premier Theresa May była w lipcu w Warszawie, zaproponowaliśmy, żeby właśnie takie spotkanie na szczeblu rządowym organizować cyklicznie co roku, byśmy mogli spotykać się i rozmawiać o ważnych sprawach. Powodem tej propozycji była oczywiście chęć współpracy z Wielką Brytanią, również w kontekście tego, co wydarzyło się w ostatnim referendum, decyzji obywateli Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Ale to, co najbardziej nas przekonywało do tego, że powinniśmy takie rozmowy podjąć, byliście wy Państwo. Polonia, Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, chcemy, żeby kontakt z ojczyzną, kontakt z naszym krajem był dla Was codziennością, żebyście tutaj w Wielkiej Brytanii czuli się bezpiecznie, byście mieli pełną świadomość tego, że polski rząd jest zawsze gotów do Waszego wspierania. I też nie ukrywamy, chcemy rozmawiać z rządem brytyjskim o Waszych sprawach, o tym, czego oczekuje dzisiaj Polonia, co Polonia może wnieść w rozwój wzajemnych naszych relacji. I to jest między innymi ten bardzo ważny aspekt naszych rozmów. Ta współpraca, która dzisiaj została otwarta na zupełnie nowym poziomie, dotycząca i naszych teraźniejszych, obecnych spraw związanych z gospodarką, związanych z rozwojem, związanych ze sprawami obronnymi, wreszcie z nauką, ze sprawami właśnie Polaków mieszkających tutaj w Wielkiej Brytanii, z Polonią. I też patrzymy w przyszłość. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj w czasie tych rozmów, że dla Polski i dla Wielkiej Brytanii te nadchodzące miesiące i lata to jest czas na pewno, który jeżeli dobrze wykorzystamy, jeżeli dobrze przepracujemy, to będzie owocował i będzie przynosił naszym państwom, naszym krajom naprawdę bardzo, bardzo dobre rezultaty. Ale to przed nami, czeka nas oczywiście tutaj wytężona praca i będziemy podejmowali te wyzwania, będziemy realizowali te wszystkie zobowiązania, o których dzisiaj również rozmawialiśmy. Ale będąc tu w Londynie, nie mogliśmy nie spotkać się z Państwem, nie mogliśmy tutaj nie przyjechać, dlatego jesteśmy. Dla nas to jest ogromny zaszczyt. Bardzo dziękujemy, że Państwo znaleźliście czas i to zaproszenie przyjęliście, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem, że będziemy mogli rozmawiać, będziemy mogli wysłuchać również Państwa. Myślę, że to, co możemy dzisiaj powiedzieć tutaj Polakom w Londynie i co możemy powiedzieć też naszym rodakom,
tym, którzy są dzisiaj w Polsce, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu, który mamy zaszczyt reprezentować, sprawy polskich obywateli, bez względu na to, gdzie oni mieszkają, gdzie oni żyją, są najistotniejsze i najważniejsze. Nie ma ważniejszej sprawy niż Polska i niż Polacy. Robimy wszystko, ażeby tę służbę, którą powierzyli nam w wyborach obywatele, pełnić jak najlepiej, jak najmądrzej i jak najskuteczniej. Przed nami jest wiele wyzwań. Wprowadzamy zmiany, które zmieniają Polskę na lepsze, których oczekują Polacy. Wprowadzamy też zmiany takie, które mam nadzieję dla wielu z Państwa będą zachęcające do powrotu. Wracajcie, ci, którzy z Państwa macie taką wolę, chcecie, myślicie o tym, mogę Was zapewnić, że polskie państwo przyjmie Was z otwartymi ramionami. Tym wszystkim... Tym wszystkim Państwu, którzy podejmiecie decyzję o pozostaniu tutaj w Wielkiej Brytanii, mogę zagwarantować i powiedzieć, że nigdy nie pozostawimy Was bez naszego wsparcia i bez opieki. Polskie państwo ma obowiązek zawsze i wszędzie stać po stronie swoich obywateli i ich wspierać. I wspierać wszystkich Polaków, którzy na całym świecie rozsiani są ambasadorami naszej ojczyzny. I za to chcę Państwu również podziękować. Chcemy podziękować Wam za to. Że jesteście właśnie najlepszymi ambasadorami Polski, jesteście najlepszymi ambasadorami naszej kultury, naszej tradycji, właśnie naszej pięknej ojczyzny. Polacy, dumny naród, Polacy, ludzie pracowici, Polacy, ludzie mądrzy, otwarci, tolerancyjni. Polska, piękny, bezpieczny kraj. Dzisiaj musimy głośno mówić o tym, że Polska jest państwem, które ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Od nas zależy, czy zrealizujemy te ambitne cele. Myślę, że warto. Dla Polski, dla Polaków, dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu bardzo.